Cerkiew pod wezwaniem świętego Aleksandra Newskiego w Łodzi została wybudowana i konsekrowana w 1884 roku, 29 maja. Przepiękna inicjatywa mieszkańców miasta Łodzi, różnych wyznań, różnych narodowości. Do budowy świątyni prawosławnej i nie tylko Przyczynili się mieszkańcy tego miasta, Żydzi, Ewangelicy, Rzymscy Katolicy i Prawosławni. Architektem świątyni św. Aleksandra Newskiego był Hilary Majewski, Rzymski Katolik. I protestanci, i Żydzi, i Ewangelicy, i Prawosławni umieli już razem Tworzyć jedną społeczność mieszkańców miasta Łodzi. W dniu dzisiejszym mamy w naszej parafii wiele rodzin i mieszanych wyznaniowo, a przede wszystkim parafian z innych państw, miast i Polski. To są Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini, Grecy, Bułgarzy, Rumuni. To są i mieszkańcy tego miasta, i katolicy, gdyż ostatnie lata to przede wszystkim zawieranie małżeństw mieszanych. W naszej świątyni odbywają się sakramenty, małżeństwa wyznaniowo mieszane. I dlatego mówię o. Różnych narodowościach, które odwiedzają naszą świątynię. Taka potrzeba zaistnienia i pokazania bogactwa prawosławia w naszym mieście jest wielka. To się widzi, gdy tłumnie przychodzą do świątyni mieszkańcy miasta Łodzi, aby być uczestnikami koncertu, śpiewu. Cieszymy się bardzo, że wiele osób, to są dziesiątki osób, odwiedzają naszą świątynię prawie codziennie, szkoły, uniwersytet trzeciego wieku. Jest potrzeba, aby to bogactwo prawosławia udostępnić i pokazać innym, i dlatego organizujemy Występy Chórów. I dlatego rozpoczniemy w tym. Roku 2013 Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, aby razem być i dać świadectwo naszej wiary, pokazać i bogactwo prawosławia poprzez śpiew, ikonografię, modlitwę.